wyjątków. Pokazałeś dziś klasę, stary. Wyrobiłeś ze 3 normy. Jeszcze jeden taki dzień i mamy ten rekord jak w banku. Tak jest. A ja... Więc nie dość, że na kolację, to potem zabieram ją jeszcze do siostry na basen. Nieźle. A ty co masz w planie? Pójdę do domu i trochę potrenuję. Znowu? Słuchaj, praca to nie wszystko. Pożyczysz mi odorant? Jasne, co wolisz? Szalet numer 5 czy trupi jad? A masz rzeźnika? Nie. A Matias z beki? Tak, śmierdzi se. Wiesz, czasem ze mnie taki romantyk, że sam bym się w sobie zakochał. Max, zlituj się. Dzisiejszy wieczór będzie wyjątkowy. Ta noc należy do mnie i cylinki. Parowiec miłości niebawem wyjdzie z portu. I wiesz, co ci powiem, stary? Na widok tej twarzy moje serce... O, matko! A co tam, Wazowski? Jakaś kolacyjka w planie, tak? Cóż, nie ukrywam, że... No na pewno wypełniliście raporty, co? Dla odmiany. Wasze milczenie jest bardzo wymowne. O nie, te głupie raporty. Zostawiłem je na biurku. Jak za 10 minut nie będę w restauracji, skasują mi rezerwację. I co wtedy powie? O, rybciak, rybciak. Hej, my się, Fysiu, zbieramy się. Ja myślę, tylko że... Co? Bo widzisz, mam taki mały... Ja nie rozumiem, bo... Chodzi o to, że zapomniałem wypełnić takie raporty, a Mike mi przypomniał. Dzięki, stary. Tak było? No ba, tak było, jasne. Aha, nie wiem, to idziemy? Idę, kotku! Leżą na moim biurku. Różowe do księgowości, amarantowe do finansów, a te ciemnozłote, uważasz, dla roz. Żółty olej. Różowe do księgowości, a beżowe dla roz. Nie, amarantowe do finansów, a ciemnozłote dla roz. Tylko jak wygląda ten amarant? O, jest amarant. Hmm? Halo? Jest tu kto? Ktoś zapomniał o drzwiach? Hop, hop. Hej. Ktoś tu straszy na drugą zmianę? Hej! Hej! Kotek! Odejdź. Ale